Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, ja dzisiaj na wypacie z małżonką na studia. Muszę sobie jakieś tam egzaminy pozdawać. Trzeba dalej było benzynę przepalić. No, coraz bardziej zastanawiam się nad powiększeniem, znaczy nad wymianą tak naprawdę baterii w elektryku. Ale tutaj inny temat. Podoba mi się tutaj zadaszenie tego całego parkingu, słuchajcie. Bo tam są dwie ładowarki AC. Podobno działają. Nie mam okazji tego sprawdzić, bo tam i z powrotem muszę mieć zasięg 150 km, a teraz mam 100 i nie będę tu kombinował, bo to też nie ma sensu na siłę kombinować. Także, właśnie temat tego, zastanawiałem się o właśnie tych paneli. To są Emela rzeszowskiej firmy, taki system jest zrobiony. Jak podzielone, tu, tam. Tu jest, tam widzę na budynku chyba jeszcze amorficzne albo coś w tym rodzaju, jeszcze tych paneli jest. I tak się zastanawiałem, czy można to gdzieś podglądnąć, nie? No i tak sobie poszedłem po tym budynku, spaceruję. No tam z godzinę zejdzie pewnie, czy jak nie dłużej. I powiem wam, ku mojemu zaskoczeniu, już wam pokażę. Mam nadzieję, że mi tego filmu nie zdejmą, no raczej to jest miejsce publiczne. Żadnych twarzy nie pokojarzuje, innych rzeczy, ale podoba mi się, że jest monitoring do tego. Jest tego sporo, dosyć. Dzisiaj pogoda, zobaczcie, dzisiaj nie ma pogody, jest zachmurzone kompletnie niebo. To też już technologia jest stara, to już też ma chyba swoje lata, nie wiem jak długo to jest. 3 busbary mają, ogniwa. No, wleź tam na górę, nie wlezę, to nie ma sensu, ale fajne to jest takie. Zastanawiam się, dlaczego nie zrobili większych tafli. Może przez to, żeby też śnieg spadał szybciej z tego wszystkiego, żeby to było bardziej efektywne. No, jak ktoś wie, to niech napisze w komentarzu. Może Sławek będzie wiedział. O, to coś się napisze w temacie. Dobra, idę do tego, nie wiem, telewizora. Ja starej daty telewizory oglądałem, a nie jakieś Smart TV. Także idę wam pokazać, jak to wygląda. O, i tutaj mamy taki telewizor. O, zobaczcie, tak to wygląda z góry. Słoneczny dzień. Bardzo fajnie to sobie wygląda, podoba mi się. Ale bardziej mi się podoba to. O, zobaczcie. Nie wiem, jaka jest moc tej całości, chyba że, no, lećmy po kolei. Moc generowana to jest 530 W z całości. Dzisiaj 0,16 kWh. Całkowicie mamy 913 MWh. No i te wszystkie tematy CO2. No, pasowałoby wiedzieć, jaka jest moc tej instalacji. Bardzo by było fajnie. Ale napiszcie w komentarzach, może ktoś wie. Może da maila napisze, może mi się uda jakiegoś maila uzyskać. Ale jak na razie, słuchajcie, taka ciekawostka. Także szczęście, zdrowia i lecimy z tematem dalej.